po wielu zaciekłych dyskusjach, wycieńczających testach wytrzymałościowych i morderczej pracy programistów, mamy przyjemność zaprezentować... Mazachodron 3000! Zespół studentów Wydziału Informatyki Politechniki Poznańskiej w składzie. Maciej Błaszek, Diana Falkowska, Adam Jeliński, Sebastian Krzyszkowiak, Krzysztof Marciniak, Tomasz Rabczewski. Pod opieką doktora inżyniera Rafała Klausa zrealizował jedyne w swoim rodzaju urządzenie rewolucjonizujące rynek usług artystycznych. Mazachodron 3000. Mazachodron 3000 jest robotem rysującym. Do rysowania wykorzystuje mazak i zadany wzór rysuje na kartce. I jeżdżąc na przykład po kartce papieru, maluje na zadany przez nas kształt. Dzięki temu format pracy może być dowolny. Mazachodron jest w stanie narysować dowolny wektorowy rysunek. Musi być tylko wektorowy i może być puszka na przykład, jakiś suka, prosty rysunek. Pomyśl o czymś, Mazachodron to dla Ciebie narysuje. Konstruowanie Mazachodronu wymagało od nas pokonania wielu różnych problemów. Jak łatwo się domyślić, nasz robot wymaga dość dużej precyzji rysowania, z czym na początku nie radził sobie zbyt dobrze. Pierwsze rysunki wyglądały całkiem zabawnie, jakbyśmy stworzyli jakąś dziwną formę inteligencji tworzącej abstrakcję. Nawet sam Edward Munch by się tego nie powstydził. Te pierwsze efekty pracy Mazachodronu mogą teraz wyglądać zabawnie, ale wierzcie mi, przy kombinowaniu jak to naprawić, było to naprawdę niesamowicie irytujące. Kilkanaście minut trzeba było czekać, żeby zobaczyć efekt naprawienia jednego błędu. Na szczęście jednak, po ciężkiej pracy zarówno nad oprogramowaniem, jak i sprzętem, udało się z tym wszystkim jakoś dojść do ładu. Zasada działania naszego robota jest całkiem prosta. Klasieniki krokowe odpowiadają za precyzyjne poruszanie się po kartce, natomiast silnik DC wyjęty ze starego napędu CD-ROM odpowiada za opuszczanie i podnoszenie mazaka. Wszystko jest podłączone do portu LPT, do komputera działającego na Linuxie, gdzie chodzą trzy aplikacje: przerabiator, punktowator i sterowator. Każda z tych aplikacji odpowiada za jeden etap pracy na zagonionym. Chcieliśmy, żeby korzystanie z robota było łatwe i przyjemne, więc w sumie to, co chcesz narysować, możesz narysować w programie Inkscape i dzięki naszej wtyczce automatycznie przerobi on to na dane, które interpretuje robot. Pierwszym etapem jest automatyczne przerobienie obrazka na czarne linie. Jeżeli nie jesteśmy zadowoleni z efektu, możemy go poprawić ręcznie. Druga część to zapisanie obrazka do formatu mazakodynowego. I w tym momencie dzieje się magia. Wszystkie krzywe, które składają się na nasz rysunek, są dzielone na odcinki o odpowiedniej długości i generowane są z nich punkty, które później tłumaczone są na kąty, o które ma skręcić robot. To właśnie magia napędza naszego robota i umożliwia jego sprawne działanie. Dane o punktach umożliwiają sterowatorowi, czyli już właściwie aplikacji, która zajmuje się sterowaniem robotem, takie nim tu kierowanie, aby zrobić dokładnie to, czego chcemy. Po wielu bataliach ze sztuką abstrakcyjną autorstwa Mazachodronu postanowiliśmy stworzyć symulator, który pozwolił nam na przetestowanie dużo bardziej skomplikowanych rysunków i przyspieszenie pracy robota, co nie byłoby możliwe z prawdziwym. Dzięki czemu byliśmy w stanie łatwo przetestować to, co zrobiliśmy. Rysuję wszystko. Narysuj to! Mazak, Jonsen. Chcę odpowiedzieć na Twoje wszelkie artystyczne pragnienia. To jest to!